przedstawicielem wszystkich grup społecznych, wielu organizacji społecznych. Ale w kolejnych dniach karawany służące z trzech ulicami Warszawy, przewożące z grupy ofiar katastrofy smoleńskiej, dzień po dniu upewniały nas w tym, że to, co rozum odrzuca, to sprawa. 10 kwietnia tego roku w drodze na uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę zbrodni katyńskiej zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i grupa wyczynnych Polaków. To, co zdarzyło się w socjalnych w ostatnich dniach w Polsce, myślę, nie znajduje swój proces ekscesu. Wielu proces ekscesu w historii naszego kraju. Na całą Polskę zapadło milczenie, zamarło życie politycznego. Nie było w Polsce partii politycznych, klubów parlamentarnych, codziennych dyskusji, codziennych spotkań. Było milczenie, było pamięć i było niecisłe zjednoczenie politycznych Polaków. Na krakowskim przedmieście trwała prezydencja dzień po dniu przyszłych tysiące ludzi. W ciągu trzech dni przez próbę pierwszej fali pojawiło się 200 tysięcy ludzi. Tysiące kwiatów, tysiące zniszczeń. Z całego świata na budowie Polski wyrazy solidarności. Głosy mówiące Polacy, głowa do góry. Takich dniami świat jest zwany. Miałem sam wielki tygodni okazję dwukrotnie rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, który w czasie spotkania kongresu podczas jego 52 państw, uczestniczył w 52 państw, padł z jednego znamiennych słowa. W takich dniach wszyscy jesteśmy Polakami. I rzeczywiście w tych dniach służby z tego świata dał się odczuć, że wszyscy jesteśmy Polakami. Ale przede wszystkim cały świat jest z Polski. Ale przede wszystkim Polacy w kraju. Polacy w dwóch Stanach Zjednoczonych. Polacy w Polonii Amerykańskiej, która także wypłacza tego tragicznego samolotu i straciła swoje przedstawicieli, wyjdzie w tych dniach. Myślę, że kiedy modliliśmy się dzisiaj o spokój duszy, o te katastrofy, nie mogliśmy sobie w głębi serca nie postawić pytania sobie, swoim rodzinom, Panu Bogu. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego po raz kolejny w historii Polski spotyka nas coś takiego? Spotyka nas na tragedię. Panie Boże, dlaczego przeklęta święta na Polaków, księcia katyńska po raz kolejny zabiera rękę przez nas?
jedności, do współpracy, do budowania siły polonii amerykańskiej, siły dostatków waszego sukcesu i na ziemi amerykańskiej. Bo wasz sukces, zgodzony z jednością i współpracą, może przydać się w przyszłym polu, powinien się w przyszłym polu. Pan prezydent nie powie w przyszłym. Pan prezydent nie powie w przyszłym. Czy nie będzie. Ale myślę, że jest jeszcze na miejscu, by tu pan amerykański Częstochowy, duchowie się w Polonii amerykańskiej, te słowa zostawić państwa. Zostawić państwa na przyszłość. Przez wiele ostatnich dni dziennikarze amerykańscy pytali mnie, właściwie powtarzali w różny sposób dwa te same pytania. Po pierwsze, jakie dziedzictwo zostawia Lech Kaczyński i ludzie, którzy wraz z nim zginęli w pokładzie z naszego ludu. Myślę, że wiele skojarzy, może przychodzi do głowy i odpowiedzi na te pytania. Myślę, że jedna rzecz jest bezsłowna. Wraz z Lechem Kaczyńskim, zaangażowanym w dorosłych, dla Kaczyńskich odchodzi cząstka legendy Solidarności. Legendy 1969 roku, która przyniosła Polsce wolność, postawę i sukces. Ten sukces nie jest udziałem Polaków w kraju, Polaków w Polsce i Polaków i dumy Polaków mieszkających poza ojczyzną. Powinniśmy to pamiętać. Druga rzecz, którą mnie pytano, to czy o ta straszliwy zgrasza swoich chęci Polska utrzyma stabilność swojej polityki, stabilność edukacji. Pytanie oczywiście na inne pokazujące jak będzie rzeczywiście świat wiele w Polsce. Tak, Polska jest krajem wyżarem edukacji. Tak, Polska, która wielokrotnie w różnych czasach podnosiła się, wytrzyma ten stan. Zgodnie z artykułem 131 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władzę prezydencką w kraju przejął marszałek Sejmu Władysław Kaczyński. W czasie tego tygodnia mieliśmy wiele ze strony władzy Rzeczypospolitej Polskiej, ze strony parlamentu, ze strony Kaczyńskiego, mieli wiedzę za wiele roboty Solidarności i Wydziału Przyszłości. Polska powstanie jeszcze silniejsza. Możemy być przekonani. Dziękuję bardzo za uwagę. Zaraz po